Witajcie kochani! Dziś sobie do Was troszeczkę ponarzekam i opowiem Wam o trzech produktach, które w jakiś tam sposób mnie nie zachwyciły, nie sprawdziły się też u mnie, ale nie mogę nazwać ich bublami, ponieważ bubel to jest dla mnie taki produkt, który u większości się nie sprawdza. Tak się jednak składa, że te produkty cieszą się bardzo dobrymi opiniami w internecie. Wiele osób je poleca i zachwala. Ja jednak mam tutaj pewne obiekcje i coś mi tutaj w tym wszystkim nie gra. Pytacie się mnie bardzo często o różne kosmetyki, jak się u mnie sprawdzają z perspektywy czasu. Dlatego też pomyślałam, że będę dla Was przygotowywać takie publikacje i dzielić się z Wami moją opinią na ich temat. I zacznę, słuchajcie, od słynnego olejku, który używany jest najczęściej do czyszczenia pędzli i gąbeczek. Ja Wam ten olejek pokazywałam jakiś czas temu w holu chyba z Rossmana. Kupiłam go na promocji i zapłaciłam za niego około 6 zł. Natomiast on w cenie standardowej kosztuje coś około chyba 9 zł. To jak widzicie jest słynny olejek z Isany, śmierdziuszek tak zwany, który wykorzystywany jest właśnie do czyszczenia wszelkiego rodzaju gadżetów do makijażu. Byłam bardzo go ciekawa i skuszona właśnie wieloma pozytywnymi opiniami na jego temat, postanowiłam, że ja sprawdzę jego skuteczność. Tutaj muszę zaznaczyć bardzo ważną kwestię. Otóż ten produkt jest przeznaczony do mycia pod prysznicem, nie do czyszczenia naszych pędzli. Więc najprawdopodobniej w tej kwestii sprawdza się dobrze. Nie wiem, nie testowałam go pod prysznicem, więc wypowiedzieć na ten temat się nie mogę. Natomiast użyłam go do czyszczenia pędzli. Zużycie, które tutaj widzicie, czyli mniej więcej takie, to jest po, uwaga, 3 użyciach. Pierwsza najważniejsza sprawa i minus tego produktu to jest jego właśnie konsystencja i wydajność. To jest olejek, ale olejki mamy o różnych formułach. Mamy te gęstsze, rzadsze w postaci żelowej. Ten jest bardzo, bardzo wodnisty. Przez to też sprawia, że szybko się kończy. No niestety. Ta kwestia jest troszeczkę sporna, bo to też zależy od tego, ile pędzli i gąbeczek myjecie. Ja nie posiadam ich jakiejś ogromnej ilości. Powiedzmy, że zazwyczaj jest to maksymalnie 12 takich gadżetów, czyli powiedzmy 10 pędzli i 2 gąbki. To jest maks, który ja po prostu stosuję. No i słuchajcie, 3 użycia, słabiutko, powiedziałabym nawet bardzo słabo. No ale dobrze, przejdźmy teraz do drugiego minusa. I to jest chyba największy minus tego produktu. Kiedy go kupiłam i pokazałam Wam właśnie w filmiku, dostałam też wiadomości od Was, żebym uważała z jego użyciem, ponieważ ma on tendencję do niszczenia włosków w pędzlach. Troszkę mnie to, słuchajcie, przeraziło, ale mówię, nieważne, spróbuję, zobaczymy jak się sprawdza. I o ile gąbki rzeczywiście domywa fantastycznie, z pędzlami, z domyciem tych pędzli też sobie dobrze radzi, to słuchajcie, po pierwszym użyciu zauważyłam, że z 2 pędzli zaczęło wychodzić mi włosie. I to są pędzle, które ja już stosuję od dobrych kilku lat. Nigdy, przysięgam, nigdy nie było takiej sytuacji, żeby podczas mycia tych pędzli coś z nimi się działo. Też po wysuszeniu tych pędzli. Używałam do tego różnych produktów, zawsze mycie z wodą i nigdy nic się nie działo. Więc wiem, że jest to zasługa właśnie tego olejku. Bo tylko po zmianie produktu przydarzyła mi się taka sytuacja. Dałam mu jeszcze jedną szansę i znowu była ta sama sytuacja. Później zmieniłam na mydełko, które wcześniej stosowałam i już ten problem się nie pojawił. Także widzicie, coś mi tutaj w tym wszystkim nie gra. I ostatni taki powiedzmy minus, ale to też jest kwestia sporna, to jest właśnie jakość w stosunku do ceny. Jeżeli ja mam płacić za ten kosmetyk niecałe 9 zł w cenie regularnej, ma mi się on tak szybko zużywać,
i mam nim czyścić tylko gąbki, żeby mieć tą pewność, że nic mi się nie stanie z pędzlami, to ja, słuchajcie, nie widzę sensu jego kupowania. Bo do tej pory najlepiej u mnie sprawdzało się szare mydło, mydło biały jeleń, które kosztuje no, grosze, naprawdę niedużo, jest bardzo wydajne, no bo mamy tutaj mydło w postaci takiej stałej konsystencji, a nic mi się nie dzieje ani z pędzlami, ani z gąbkami i też bardzo dobrze je domywa. Także widzicie, ja do tego kosmetyku wracać nie będę. Tak jak powiedziałam, to nie jest bubel, dlatego że jego przeznaczenie jest do oczyszczania ciała, a nie do czyszczenia pędzli czy gąbeczek i tutaj może się bardzo dobrze sprawdzać. Natomiast z wydajnością też podczas kąpieli bym polemizowała, bo myślę, że w tak rzadkiej konsystencji to nie będzie dobry produkt za taką cenę. Także sami widzicie. No dobrze, teraz pokażę Wam kolejny bestseller sprzedażowy marki Silveco, a dokładnie lipowy płyn micelarny. Ja go dostałam do przetestowania podczas targów, gdzie było stoisko Big Lossy i tam były też inne marki. Można było sobie skompletować swój własny box. Zresztą już Wam kiedyś o tym opowiadałam w moich mediach społecznościowych. Można było skompletować box i były tam też marki, które współpracują z Big Lossy. Było stoisko Silveco i można było sobie dobrać do tego boxa jakieś tam produkty tej marki. Ja wtedy zastanawiałam się, co do tego boxa włożyć i panie, które tam obsługiwały, poleciły mi właśnie ten lipowy płyn micelarny, który jest, tak jak wspomniałam wcześniej, bestsellerem marki, a najlepiej się sprzedaje i podobno jest świetny. No to mówię, wezmę, wypróbuję, zobaczymy jak się u mnie sprawdza. To jest produkt naturalny, ma być hipoalergiczny, a u mnie, słuchajcie, wywołał takie podrażnienia, że ja przez chyba 2 czy 3 dni musiałam leczyć skórę. Zaczęłam od użycia tego płynu do demakijażu moich oczu. Podrażnienie było okropne, oczywiście łzy, już nie wspominając o tym, że dokładnie on nie usuwał tuszu do rzęs. Dobra, druga szansa, zmywamy makijaż skóry. Na policzkach wszystko było ok, ponieważ tutaj mam skórę suchą. Do mycia tego makijażu też jest ok. Natomiast w okolicy oczu, tu i w okolicy ust pojawiło się u mnie potworne podrażnienie. I tak jak mówię, musiałam przez kilka dni tą skórę leczyć. To jest kosmetyk, którego ja już więcej nie kupię. Ja do niego na pewno nie wrócę, ponieważ tak jak mówię, u mnie pojawiły się aż tak mocne, przepraszam, tak mocne podrażnienia. Być może u innych on dobrze się zachowuje i takiego uczulenia nie ma. Troszeczkę zastanawia mnie kwestia tego hypoalergiczny, no bo tak jak mówię, ja mam cerę wrażliwą i no źle ona przyjęła ten produkt, ale tutaj też musicie wziąć poprawkę na to, że skóra jest bardzo inteligentnym organem i jeżeli u mnie się źle sprawdza, u Was może być ten kosmetyk doskonały. Tak też może być. Dlatego, przypominam, nie mogę nazwać go bublem, ponieważ u innych może sprawdzać się dobrze, u mnie niestety zawiódł po całości. I na koniec dzisiejszego filmiku chcę Wam pokazać jeden kosmetyk do makijażu, a jest to korektor marki Smashbox. To jest korektor, o którym też jest bardzo głośno w internecie i wiele osób go bardzo poleca. Ja otrzymałam go w przesyłce PR-owskiej razem z podkładami i o ile te podkłady świetnie się u mnie sprawdzają, to tak nie jestem w stanie ogarnąć tego korektora. Nie mogę go, słuchajcie, zrozumieć. Być może dlatego, że źle go używam, albo też dlatego, że coś jest z moją skórą nie tak. Ja też tutaj muszę zauważyć, nie jestem profesjonalną makijażystką, więc ja też aż tak dobrze na tych kosmetykach się nie znam. Natomiast jako taki zwykły klient, który chce kupić kosmetyk w bardzo wysokiej cenie, ale o dobrej jakości, bym się tutaj zastanawiała, czy rzeczywiście warto. Pierwsza kwestia jest taka. Nakładając go na okolice tutaj pod moimi oczami, muszę bardzo szybko go w tą okolicę tutaj rozsmarowywać, ponieważ
on mi momentalnie, no nie wiem, w sekundzie ciemnieje, słuchajcie, on się robi pomarańczowy. Żeby wam to udowodnić, dzisiaj rano nałożyłam sobie odrobinę tego korektora tutaj na skórę i później go rozsmarowałam pędzelkiem. I zobaczcie, jaka jest różnica, no nie wiem, czy będziecie to dobrze widzieć, różnica w kolorze, oj, chyba nawet nie. Różnica w kolorze, jeżeli chodzi o sam korektor, a to, co pozostaje na pędzlu. I gdybym mogła wam to naprawdę udowodnić i pokazać z bliska, to byście zobaczyli, że kolor, który pozostaje na pędzlu, jest taki marchewkowy, a to jest wersja light, czyli podejrzewam, że jest to jedna z najjaśniejszych wersji. Co ciekawe, nakładając ten korektor w okolicy mojego oka i jeżeli go nie rozprowadzę w odpowiednim tempie i on zrobi się po prostu w niektórych miejscach taki bardziej pomarańczowy, to się tworzą plamy. I wy to zauważyliście. Kilka osób pod moimi filmikami napisało do mnie, że gdzieś mam tutaj jakieś plamy, słuchajcie, w tej okolicy. I to była zasługa właśnie tego korektora. Więc mam tutaj jeden ogromny minus, który sprawia, że coś mi tutaj, słuchajcie, nie gra. Nie wiem, czy tak też dzieje się z korektorami w innych odcieniach i czy one zmieniają barwę, czy one się tak szybko utleniają po nałożeniu na skórę. Być może jest to też kwestia mojej skóry lub produktu, który pod nim się znajduje, ale testowałam, słuchajcie, z różnymi kremami pod oczy i za każdym razem jest to samo. Zresztą, tak jak mówię, dzisiaj nawet przetestowałam go na mojej dłoni i zrobiło się to samo, przecież tutaj nie stosuję kremu pod oczy. Także widzicie, coś tutaj nie gra w tym korektorze. Poza tym zauważyłam też, że on mi się, słuchajcie, waży. Po pewnym czasie się waży. I nakładałam go na początku swoimi paluszkami i musiałam go bardzo dobrze wklepać i to dosyć szybko, żeby ten efekt jakiś tutaj tego rozjaśnienia pod tym okiem się pojawił. Ale zauważyłam, że po kilku godzinach on mi się po prostu w tej okolicy, słuchajcie, tutaj waży. No to zmieniłam na gąbeczkę, na mini beauty blender. I tutaj znowu korektor zbyt wchodził mi w tą gąbeczkę, a w tak wysokiej cenie tracenie tego produktu to jest dla mnie ogromny minus, więc stwierdziłam, że odstawiam tą gąbeczkę i do tego celu zaczęłam stosować specjalny pędzel właśnie do korektora marki Nanshi i sprawdza się świetnie. Szybko rozprowadzam nim tutaj korektor pod okiem, bardzo dokładnie, rzeczywiście kryje. W jakimś tam stopniu, to nie jest bardzo mocne krycie, nie wchodzi mi w zmarszczki, więc to jest kolejny jego plus. Nie utrzymuje się do 24 godzin, tak jak tutaj zaleca producent, niestety. Natomiast właśnie tak jak mówię, jeżeli chodzi o takie działanie tutaj pod okiem, czyli to, żeby nie wchodził w te zmarszczki, żeby tutaj krył jakieś zasinienia i żeby lekko je rozjaśniał, jest ok, więc nie mogę mu tego zarzucić. Natomiast co jest grane? Dlaczego ten produkt po kilku godzinach mi się waży? I to naprawdę, słuchajcie, bardzo te miejsca tutaj są widoczne. I też testowałam z różnymi pudrami utrwalającymi, z różnymi podkładami. Zawsze dzieje się to samo. I ja muszę po prostu po kilku godzinach zmywać ten makijaż, nakładać od nowa. Więc dla mnie to jest coś niedopuszczalnego. Nie za bardzo rozumiem, skąd się wzięły tak dobre opinie na jego temat? Być może to pojawia się tylko u mnie, te minusy są tylko u mnie. Więc moja prośba do Was jest taka, jeżeli macie styczność z tym korektorem lub też jesteście profesjonalnymi makijażystami i wiecie, co robię źle, co sprawia, że ten korektor się u mnie waży lub też zmienia swoją barwę, dajcie mi proszę koniecznie znać. Jak widzicie, te trzy produkty mają u mnie bardzo dużo minusów. I to też sprawia, że ja już po nie więcej nie sięgnę i do nich nie wrócę. Mają swoje plusy, ale mają swoje minusy, mają jakieś swoje zalety, ale mają też swoje wady. Dlatego, tak jak przypominam po raz kolejny, nie mogę nazwać ich bublami. Natomiast ja ich osobiście Wam polecać nie będę, bo teraz już znacie moją opinię na ich temat. Ja je poużywałam, potestowałam, sprawdziłam, zobaczyłam, jak to u mnie wygląda. No i u mnie niestety zawiodły w większości albo na całej linii. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli macie ochotę na kolejne takie filmiki, to również dajcie mi znać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. No i oczywiście, jak zwykle,
zapraszam Was do kolejnych filmów na moim kanale. Ściskam Was cieplutko. Pa!